Proszę Państwa, to jest drzewo genealogiczne mojej żony, która pochodzi z rodziny Szyszko-Pochusza. To jest po prostu, kiedyś była tego typu rzecz, że Marek Minakowski, szukając po prostu moich korzeni, natknął się na to, że jestem mężem Anny Szyszko-Bochusz. No i to drzewo tutaj, które Państwo widzicie, sprezentował mi. Natomiast ono powstało w Afryce Południowej. Tutaj jedna z pań akuratnie jest autorką tego drzewa. Ja to nazywam tak zwane drzewo klejonka. Powstało w ten sposób, że portrety i zdjęcia zostały przyklejone, no i dorysowane odpowiednie po prostu gałązki. Z tej rodziny między innymi Janusz Zakrzyński pochodził. Janusz Zakrzyński to był najbliższym kuzynem mojej żony. Taką, którą bardzo lubię pod takim względem humorystycznym, jest historia, która dotyczy moich przodków. Mieszkam z miasta Kowala, to jest na Kujawach. I historia jest taka, że jest opisana w księgach miejskich kowalskich sprawa, kiedy jeden z moich przodków pobił się z drugim. Tylko że nie było to pobicie za pomocą rąk, a w zasadzie wyglądało to tak, że znalazł go na swoim terenie, w terenie leśnym, kiedy ten kradł mu drzewo, wycinał po prostu drzewo. Tylko że ten, który go tam znalazł, poszedł sobie na spacer, a ten, który wycinał, miał siekierę. I no, doszło do dosyć nieprzyjemnych sytuacji. Wszystko jest opisane, obdukcja cała jest zrobiona, tak? gdzie miał pocięte, gdzie był uderzony. I też to daje obraz życia o naszym przodku, bo z tego opisu wynika na przykład, że miał szramę przez tutaj twarz, tak? Przez policzek. I łatwo na podstawie dokumentów ustalić, że wtedy miał na przykład 30 lat, zmarł w wieku 70 lat. Czyli przez 40 lat był osobą, która gdzieś była w środowisku mojego miasteczka, kojarzona jako na pewno osoba ze szramą, tak, przez pół twarzy, więc możemy sobie też wyobrazić, jak nasz przodek dzięki takim na przykład zapiskom wygląda. A sytuacja jest ciekawa, bo jeden i drugi to moi przodkowie dzisiaj. Historia niezwykła to jest taki przykład, jak może internet i genealogia połączyć pokolenia, tak może powiem, bo to z kolei historia mojej rodziny. Moja rodzina po stronie ojca pochodzi tutaj ze Śląska, z Opolszczyzny, z takiej miejscowości Dobra. Moja babcia przez lata była na zamku u hrabiego Szerthos, szefową kuchni zamkowej, tak to powiemy. I ta niedola wojenna bardzo zbliżyła ją do właścicielki zamku, hrabiny Muriel White, która z pochodzenia była Amerykanką. I ta historia tej kobiety bardzo mnie zaintrygowała, do tego stopnia, że zaczęłam śledzić w internecie jej los i to, co się stało, bo kiedy jeździłam z ojcem do Zamków Dobrej, który wówczas był ruiną, no bo działania II wojny światowej, wojska rosyjskie zniszczyły ten piękny zamek. I ojciec opowiadał właśnie o tym, jak hrabina zginęła. Ona tragicznie zginęła, straciła życie, popełniając samobójstwo, rzucając się z wieży zamkowej. Ponieważ ona była Amerykanką z pochodzenia, nigdy obywatelstwa amerykańskiego się nie zrzekła. Jej dzieci też miały obywatelstwo amerykańskie, miała dwóch synów, córkę i przed II wojną światową wysłała ich do Stanów Zjednoczonych, żeby uniknęli służby w wojsku niemieckim. Ona była zagorzałą antyfaszystką, chociaż wyszła za żołnierza pruskiego, hrabiego Szerthos. Więc samo to małżeństwo było już też bardzo dziwne i losy ich poznania się i tak dalej. To jest bardzo taka historia też ciekawa i wzruszająca, ale do czego innego zmierzam. Kiedy opisałam losy hrabiny i mojej babci, ponieważ one, tak jak mówię, bardzo się zaprzyjaźniły. Babcia miała wtedy małego synka, hrabina bardzo tęskniła za swoim wnuczkiem, który wtedy w Stanach Zjednoczonych się urodził i przychodziła do babci, opiekowała się, spacerowała z tym nowonarodzonym dzieciątkiem babci. Na tych cmentarzach ewangelickich, które znajdują się w okolicach Negli, w powiecie wrzesińskim w Wielkopolsce,
spoczywają ewangelicy, którzy zajmowali się karczowaniem lasu i osuszaniem bagien wtedy, kiedy brakowało rąk do pracy. Zostali zaproszeni na tamte tereny w połowie wieku XVIII. No i przeobrazili tę ziemię, ponieważ na co dzień brakowało rąk do pracy. I tak jak my dzisiaj emigrujemy na zachód, żeby zdobyć środki do utrzymania, w tamtym czasie z zachodu przybywali osadnicy niemieccy, osiedlani na prawie holenderskim, z oczynszowaniem ziemi. Płacili, dostawali określoną działkę do zagospodarowania, musieli wykarczować las albo osuszyć ziemię, wybudować dom, wybudować zabudowania gospodarcze, byli zwolnieni na kilka lat z płacenia wszelkich czynszów. I dzięki temu poziom kultury rolniczej podniósł się na wyższy poziom. W połowie wieku XIX, ponieważ ci Holendrzy byli staroluteranami, część tych staroluteran zdecydowała się wyemigrować do Australii, ponieważ przypadek pierwszej emigracji staroluteran z okolic Sulechowa, konkretnie parafia Klębsk, docierały informacje z Australii, że tam można się dobrze urządzić. I w 8 lat później również część Holendrów z okolic Tekli zdecydowała się na taką podróż na drugi koniec świata. Opisałam to wszystko na swoim blogu i odnalazł mnie poprzez ten blog pewien Amerykanin, Paweł, który napisał do mnie, że jest prawnukiem owej Muriel i że od pewnego czasu próbuje odszyfrować losy swojej prababci, ponieważ niewiele o nich wie. Niewiele wie, co się stało z tą ich posiadłością, jak ona teraz wygląda. Nigdy tu nie był, a bardzo chciałby. Wie tylko, bo znalazł w internecie informację, że w kościele w Dobrej znajduje się grób właśnie hrabiny Muriel i jest tam pochowana i bardzo chciałby ten grób odwiedzić. I zaczęliśmy tak wymieniać informacje między sobą. No, troszeczkę przekazał mi informacji także na temat mojej rodziny, dziadka, babci, ponieważ gdzieś tam jego dziadkowie, wujowie właśnie wspominali tych swoich pracowników. No i zaczęliśmy się wymieniać różnymi interesującymi nas rzeczami. Paweł miał dostęp także do listów hrabiny Muriel. Ona działała swego czasu jako młoda przed ślubem z hrabią. Działała bardzo mocno w dyplomacji, bo ona pochodzi z takiej bardzo słynnej rodziny amerykańskiej. Jej pradziadkowie zakładali Stany Zjednoczone, można powiedzieć. Tam jest podpis pod deklaracją niepodległości, jest podpis jednego z jej pradziadków. Jej ojciec podpisywał traktat pokojowy w Wersalu po I wojnie światowej, więc ona w tej dyplomacji z ojcem też później działała. I zachowały się jej listy, które pisała z Dobrej właśnie do swojej siostry w Stanach. Paweł te listy ma, częściowo mnie udostępnił, częściowo jeszcze nie, dlatego że bardzo chciał przyjechać do Polski, żeby zobaczyć zamek i zobaczyć właśnie ten grób babci. Niestety zamek jest teraz w rękach prywatnych, znaczy on jest odbudowywany i musieliśmy się najpierw skontaktować z właścicielem, nowym właścicielem tego zamku, czy w ogóle zechce. No w końcu po długich latach udało się i być może w przyszłym roku Paweł przyjedzie. Ja zacząłem ładnych kilkanaście lat temu. I powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć, skąd to się wzięło. To praktycznie było od zawsze od takiego szkraba. Interesowałem się po prostu, a skąd był dziadek? A czym dziadek się zajmował? Ja nie wiem, czy to nie było też z tym związane, że u nas kontakt z rodziną był bardzo ograniczony. Ja pamiętam jedynie babcię, która też już nie żyje, zmarła kilka lat temu. I dwóch dziadków praktycznie nie znałem, drugiej babci też. I wie pani co, żeby było śmieszniej, to nawet moi rodzice nie bardzo znali, bo no, ojciec mojej mamy zmarł, kiedy ona miała na przykład 3 lata, więc nie miała możliwości go poznać, nie miała możliwości go zapamiętać. I mnie to zaczęło interesować po prostu, skąd oni byli, czym się zajmowali i jak to wszystko wyglądało. I już od takiego małego szkraba się podpytywałem, a chyba właśnie pierwsze poszukiwania takie na poważnie to
to był rzeczywiście chyba okres, gdzie jeszcze byłem takim... Ale chyba już gimnazjum to było. Ale mamy takie fantastyczne historie, jak na przykład dzięki właśnie Powstaniu Styczniowemu. Mamy w tym momencie, w tej jednej z wielu baz powstańców styczniowych, mamy w tym momencie około 40 tysięcy wpisów pochodzących od ludzi prywatnych, z szuflad, zdjęć, z archiwów oczywiście, z książek. I napisał do nas człowiek z Irkucka, który powiedział, że po prostu jest potomkiem powstańca, który tam został, ze Słońca Polskiego. I wie tylko tyle, że jego siostra tego powstańca została w Polsce. Dosłownie miesiąc później napisała do nas osoba, która była potomkiem tej siostry. I wiedziała tylko, że brat tej siostry został zesłany. Dzięki tej bazie, dzięki tym możliwościom cyfrowym, które teraz niesie współczesny świat, odnaleźli się po 150 latach. Oczywiście jest to efekt gigantycznej pracy wielu osób, bo to są ludzie działający społecznie z całej Polski, a nawet świata, którzy wpisują, którzy przede wszystkim wykonują ciężki trud gromadzenia tych danych. To są bazy właścicieli ziemskich, to są bazy oficjalistów, czyli takich urzędników ziemskich. To są właśnie bazy chociażby przepisów kulinarnych, do których zapraszam. Rewelacyjne, świetne potrawy, które można wykonać dzisiaj, a smakują, można poznać, jak smakował stół zastawiony w czasie świąt. Bardzo ciekawym rodem jest ród Śmiarów. To znaczy, to jest północne Mazowsze, dokładnie pogranicze ziem, historycznych ziem zakroczymskich i ziem ciechanowskiej. To wszystko była bardzo drobna, uboga szlachta, skupiona głównie w parafii Klukowo. Większość przedstawicieli tego rodu jest uważana, znaczy, że to jest ród gozdawów. Tak, to jest taki herb z lilią. Ale tak nie jest, bo na podstawie szeregu zapisów średniowiecznych okazuje się, że rzeczywiście ten ród używał herbu. Ale to jest zupełnie lokalny ród, którego zawołanie, nazwa była Śmiara. Ta rodzina, znaczy przedstawiciele tego rodu po dzień dzisiejszy przetrwali w tejże okolicy, część się oczywiście rozproszyła, drobno szlachecka, a aczkolwiek bardzo ciekawa. Być może taką historią będzie z mojej rodziny opowieść, którą słyszałem od mojej babci. Gdy byłem mały, babcia opowiadała, jak żyła we dworze. To był dwór zarządcy dóbr hrabiego na Kresach. Hrabia posiadał 14 wsi. I babcia opowiadała, te opowieści się słuchało, one uciekały. Po pewnym czasie stwierdziliśmy, że ponieważ babcia się posyła w latach, w związku z czym zaczniemy zapisywać to i trochę zostało tych informacji. Ale losy się potoczyły tak, że w końcu ona zmarła i zostały tam nieliczne zapiski. I to spowodowało, że zacząłem się interesować genealogią tak naprawdę. Zacząłem szukać, kim była jej rodzina. Kazimierz Jaroszewski z Bronisławą Stecką żyli w miejscowości Jaśniszcze. Ta Bronisława Stecka była osobą niezwykłą, ponieważ w ogromny sposób umiłowała ludzi. Leczyła ich, jak się okazuje, według słów babci. Leczyła ich łącznie z tym, że na przykład wykonywała operacje na czaszce, ponieważ do lekarza we Lwowie było daleko. Uczyła Rusinów po rusińsku, katolików wiary katolickiej, po polsku pisać, po ukraińsku pisać, tak jak każdy w domu miał wychowane. Ale był również hrabia, który był na bakier z moralnością. Odesłał żonę do oficyny, spotykał się z dziewkami ze wsi, którym po kawałku dawał różne pola. Babcia, prababcia, mama mojej babci, stwierdziła, że ona go nawróci. I zaczęła pracować na ten temat. Doprowadziła do tego, że po kilku latach hrabia wybudował kaplicę w miejscowości, ufundował. Cały czas mówiąc po francusku R, mówił, co ta Jaroszewska wymyśla. Na przykład potrzebne było droga krzyżowa do kaplicy. Prababcia chciała sprowadzić
obrazy z Wiednia. A on mówi, dlaczego 14 obrazów? Nie może być 7? Człowiek pochodził, zbogacił się gdzieś w Rosji, potem przyjechał tutaj na Kresy, zakupił folwarki. Natomiast wieloletnia praca tej babci doprowadziła, tej prababci doprowadziła do tego, że kaplica została ufundowana. Hrabia się nawrócił, żona wróciła do swoich praw. I pojechałem do tych Jaśniszcz i okazuje się, że nie ma nic. Nie ma dworu, nie ma domu zarządcy. Istnieje tylko i wyłącznie ta kaplica, która przetrwała w tych opowieściach. Ten, który się zajmuje genealogią, na pamiątkę może zostawić rodowód, pięknie opisane wspomnienia, wydaną książkę rodzinną, gdzie po wielu, wielu latach młodzi ludzie, potomkowie będą tą książkę przeglądać i wspominać swoich przodków, dziadków, pradziadków i tak dalej, skąd myśmy się wzięli, skąd my przybyli, bo ważną jest rzeczą, żebyśmy wiedzieli, od kogo pochodzimy, jak my się nazywamy, jaka jest geneza naszego nazwiska, skąd ono pochodzi, bo nazwisko bardzo dużo mówi też o sobie. Były takie perły niesamowite, jak na przykład Jerzy Osoliński na początku XVII wieku, który miał fantastyczny pomysł stworzenia zakonu, orderu, czyli grupy ludzi przy królu, orderu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ten order nie został wprowadzony w życie, dlatego że Kalwin Radziwiłł rozpuścił działanie bardzo wbrew. Zaczął ośmieszać Jerzego Osolińskiego. Wręcz paszkwile wysyłał na całą Polskę. I doprowadził do tego, że szlachta nie zgodziła się na to, żeby ten order powstał. Jeżeli by ten order powstał, ta grupa ludzi wspierająca króla w jego wartościach, prawdopodobnie nie doszłoby do zamieszek na dzikich polach. Jakby to nie nastąpiło, nie osłabiłoby do kasy państwowej, prawdopodobnie nie doszłoby do potopu. Gdyby nie doszło do potopu, nie byłoby równi pochyłej, która doprowadziła Polskę do upadku i być może do zaborów. Gdyby nie było zaborów, Polska by była dalej silna, być może nie byłoby wojen światowych. Oczywiście można gdybać w ten sposób, ale takie informacje można odnaleźć w swoich rodzinach, wśród zwykłych, szarych ludzi. Są lekcje na historii, które są poświęcone budowaniu drzewa genealogicznego. Natomiast ponieważ w tej chwili jest trochę mniej już takich rodzin żyjących z pokolenia na pokolenie, domy nie są wielopokoleniowe. Młodzież w mniejszych miejscowościach ucieka często do miast i wtedy w zasadzie w nowym pokoleniu, które rośnie, muszą sobie radzić sami, ale wtedy też nie ma tej babci, która opowiada. W związku z tym to najbardziej cieszy, jeżeli młodzież chce się dowiadywać zarówno o przodkach, jak i przez tych przodków mamy historię Polski, bo przecież oni nie byli tak osobno od sytuacji państwa, świata, wszystkich zrywów niepodległościowych. To wszystko jakby było z nimi związane i dzięki nawet tego typu opracowaniom, informacjom, bardziej takich historycznych, możemy się dowiedzieć o ich życiu. Ciekawe historie się kryją w związku z przyjazdami tych ludzi, bo w zasadzie te rodziny albo mają już opracowane monografie rodzinne i w takim przypadku te monografie trafiają w moje ręce, mam ponad 20 takich monografii. Natomiast ciekawe są przypadki, kiedy spotykają się. Ja opowiem taką historię. Ostatni dzień wakacji przyjechała do nas pewna pani, która pracuje w Wielkiej Brytanii. Była na konferencji w Berlinie, Donekli było niedaleko z Berlina, więc Australijka oczywiście. Spotkała się z panem, który przyjechał też z Australii. I z tej rozmowy przy stole wynikało, że oboje przyjechali w tym samym celu. Oboje mieszkają w Australii, mieszkają w Melbourne, 10 minut drogi od siebie, więc musieli przyjechać na koniec świata, żeby spotkać się i czegoś o sobie dowiedzieć. Także to są takie często bardzo zabawne, fajne sytuacje. Oczywiście można byłoby więcej wymieniać historii najróżniejszych, ale przede wszystkim bardzo na mnie oddziałują zachowania tych ludzi, którzy są bardzo emocjonalnie związani z miejscem, w których mieszkali ich przodkowie. Bardzo się wzruszają. Często są bardzo zabawne sytuacje, na przykład układają się na łące i robią sobie zdjęcia.
dłoń na ziemi, sfotografowana dłoń na ziemi przodków, więc to są takie reakcje emocjonalne tych ludzi, którzy chcą ze sobą zabrać te emocje, które im w danym momencie towarzyszą wskutek odwiedzania miejsc, gdzie mieszkali ich przodkowie. Tak, w zasadzie nie ma ograniczeń w sensie DNA. Idziemy od Adama i Ewy, od wspólnego przodka całego gatunku ludzkiego i to jest jedyne ograniczenie, bo to jest najstarsza para naszych rodziców, od których pochodzimy i te wszystkie linie dzisiaj żyjące stykają się w tym momencie. Oczywiście najstarsze linie to będą linie afrykańskie, europejskie, bo my wyszliśmy gdzieś z tego Edenu właśnie w okolicach Afryki, jesteśmy którąś z fal osadniczych i nasze DNA pobrane od pani czy od kogoś innego pokazuje pokrewieństwo dwóch dowolnych osób, bo wszyscy mamy wspólnych przodków. Jak z Afrykańczykami mamy ich bardzo odległych, ale my Polacy jesteśmy ze sobą ściśle spokrewnieni. Tam nacja słowiańska i inne etnosy, które żyły pomiędzy Bugiem a Odrą, mieszkają tutaj i w tym swoim sosie genetycznym funkcjonują od setek lat. I genetycznie jesteśmy do siebie zbliżeni i mamy wspólnych przodków. Oblicza się, że większość Polaków ma, każdy z nas ma wspólnego przodka w średniowieczu. 500-600 lat tego każdy z nas jest rodziną, całą wielką rodziną. Bardzo często genealodzy są w stanie pokazać, jest to fajnie, gdy spotykają się na takich zjazdach osoby, które wiedzą, że są krewnymi, bądź też się dowiadują z takich akt. A genetyka może nam to pokazać dużo, dużo szerzej, bo przeskakuje te źródła, które do nas często są niedostępne i pokazuje, że jesteśmy jedną wielką rodziną.